Zaczynamy 19. edycję Festiwalu Teatru Otwartego w Świdnicy. Co znalazło się w programie tegorocznego Święta Teatru Ulicznego? Festiwal Teatru Otwartego jest dla ludzi, dlatego staramy się, żeby tak przygotować program, żeby jak największa liczba osób mogła z niego skorzystać. W związku z tym też są przedstawienia dedykowane dzieciom, dla młodzieży i dla dorosłych. Ale tak naprawdę te spektakle są tak ogólnie przygotowane, że w zasadzie każdy widz może każdy z tych form obejrzeć i na pewno wyniesie coś dla siebie. Od 16 do 19 każdego dnia przygotowaliśmy strefę rozrywki dla nich i ona mieści się pod wieżą ratuszową, a zresztą Państwo widzicie w tle za mną bańki mydlane. To jest bardzo duża atrakcja, druga w zasadzie po malowaniu twarzy, bo to też się cieszy niezwykłym zainteresowaniem, ale strefa zabawy to nie tylko bańki mydlane i malowanie twarzy, ale również gry i zabawy edukacyjne, bo takie Alachyca przygotowuje dla dzieci i dla rodziców. Ale oczywiście mamy przedstawienia też dedykowane dzieciom. W zasadzie każdy spektakl o 17 jest taki, ponieważ pierwszego dnia to mamy świetny teatr na walizkach, klaunada, bardzo dobra zabawa dla każdego widza. W sobotę mamy cyrk Klauna Feliksa po raz pierwszy w Świdnicy, bo go jeszcze wcześniej nigdy u nas nie było. A w niedzielę premiera baśń, Wesoła baśń o Smutnej Królewnie. Piękny spektakl z pięknymi strojami przede wszystkim Kijowskiego Teatru. Także to są takie jakby propozycje dla dzieci, ale oczywiście też mamy performersy różnego rodzaju. Po raz pierwszy w sobotę zobaczymy Teatr Delikates. To taki Wiktor Malinowski, świetny performer i improwizator, który dostał złotą pineskę. To jest bardzo takie w tej strefie performerskiej odznaczenie, ponieważ dostaje się go od, można powiedzieć, naczelnego klauna w Polsce. Jest to Piotr Grządziela, także po raz pierwszy ten performer Teatr Delikates u nas w sobotę. Ale tak jak powiedziałam wcześniej, mamy spektakl dla młodzieży, tak jak na przykład Tolerancja nie ogarniam, zaprosiliśmy, bo spektakl miał swoją premierę w kwietniu, a tym razem na dziedzińcu pod wieżą przedstawienie o tolerancji, prawda? Ale też wiem, że Państwo czekają na te spektakle nocne. W tym roku postanowiłam zaproponować Państwu zupełnie jakby inny rytm. Pierwszego dnia jest to klasyka teatru ulicznego w Polsce. Teatr Snów w tym roku obchodzi swoją 30. rocznicę funkcjonowania. Tak naprawdę za 2 tygodnie będą mieć takie naczelne obchody, ale to jest klasyka teatru ulicznego. Proszę Państwa, tam nie będzie fajerwerków. To będzie taki spektakl poetycki, na którym tak naprawdę teatr uliczny w Polsce się wychował. Ale w sobotę jest Teatr Akt z Warszawy z pięknym spektaklem cyrkowo-ogniowym, Jagore, tak to się nazywa. A w niedzielę Teatr Waskresienia, tak naprawdę Teatr Waskresienia jest na zaproszenie widzów ze Świdnicy, bo po latach pojawili się w ubiegłym roku i od razu jak tylko skończy się przedstawienie, to wszyscy, pani Halino, obowiązkowo musi pani zaprosić Teatr Waskresienia w przyszłym roku. Udało się zaprosić także w niedzielę teatr o Lwowie. A poza tym będziemy mieć akrobatów, w sobotę spektakl akrobatyczny, ale tak jak też powiedziałam, mamy świdnickie akcenty, ponieważ dzisiaj zaprezentują się seniorzy z domu dziennego pobytu, jutro zaprezentuje się grupa z Młodzieżowego Domu Kultury, pauza, a pojutrze performers przed wernisażem wystawy profesora Leszka Mądzika, który przygotowany jest właśnie w oparciu o warsztatowiczów, którzy dzisiaj rozpoczęli swoje pierwsze działania. Także proszę Państwa, dla każdego coś miłego. Mamy stałe godziny przedstawień. O 16 rusza strefa rozrywki, potem 17, 18, 19, 20 i 21.30, ale w sobotę i w niedzielę dokładamy jeszcze godzinę 20.30. Gdyby coś nam tu z pogodą nie wyszło, to w miarę możliwości będziemy na bieżąco przekładać spektakle do sal Świdnickiego Ośrodka Kultury. Ale póki co widzimy się na rynku, będę sprawdzała obecność, także zapraszam serdecznie.